W Big Book Cafe rozpoczynamy nowy sezon. Jesienią, tylko we wrześniu, będziecie mogli przyjść, posłuchać, obejrzeć aż 15 spotkań. Wszystkie one oscylują, krążą wokół książek, w tym nowych wspaniałych tytułów. Nasze stałe cykle Świeże Oko i Uwaga Premiera oczywiście znajdą się w naszym wrześniowym repertuarze, a rozmawiać będziemy m.in. o biografii Angeli Merkel, kanclerz Niemiec, która tej jesieni kończy swoją polityczną, wielką polityczną karierę. Będziemy rozmawiać o jednej z najgłośniejszych spraw kryminalnych początku III RP, o zabójstwie Jarosława Ziętary, do dzisiaj sprawie niewyjaśnionej, z autorami nowej książki o tym właśnie zabójstwie, a także o literaturze LGBT dla młodzieży z tłumaczką Agą Zano. Jesień i zima w Big Book Cafe to oczywiście również nasze najbardziej charakterystyczne i lubiane przez Was wydarzenia na pograniczu teatru i literatury. Zaczniemy od czytania słuchowiska na żywo z muzyką na podstawie wspaniałej skandynawskiej powieści napisanej przez Elizabeth Ospring pod tytułem Porzucenie, a w trzy pokolenia kobiet, które opowiadają w tej książce o swoich bardzo skomplikowanych biografiach, wcielą się Ola Justa, Natalia Lange i Agnieszka Podsiadlik. Drugie z wydarzeń, na które bardzo Was zapraszam, to cykl, który mam przyjemność prowadzić, cykl rozmów z artystami posługującymi się w mistrzowski sposób słowem. Tym razem moim gościem będzie muzyk, producent muzyczny i przede wszystkim autor tekstów, a także poeta Leski. Na jakie premiery czekamy tej jesieni? Ja na pewno będę z uwagą wypatrywać nowych książek Jakuba Małeckiego i Dominiki Słowik. Jestem bardzo ciekawa biografii Susan Sontag i debiutanckiej powieści Quentina Tarantino Pewnego razu w Hollywood. Pamiętajcie, że w naszej księgarni internetowej znajdziecie książki z autografami i tam już w połowie miesiąca pojawi się najnowsza książka Tomka Stawiszyńskiego Ucieczka od bezradności. Oczywiście, zamawiajcie online, dlatego że pakujemy z czułością i wysyłamy książki do Was błyskiem. A jeśli poszukujecie literackich okazji, białych kruków i książek za nieduże pieniądze, już w ostatnią sobotę września organizujemy nasz kiermasz społeczny, na którym znajdziecie setki wspaniałych tytułów, wszystkie do kupienia po 5 i 10 zł, a sprzedaż książek wspiera naszą fundację, więc jeśli lubicie nas i książki, zapraszam serdecznie. Poza tym, że lubimy sobie w Big Booku poeksperymentować i robimy różne sceniczne wygibasy, to czasami jesteśmy też zupełnie poważni i rozmawiamy o sprawach naprawdę wysokich. Ja zapraszam Was na nowe spotkanie w moim autorskim cyklu Książki mojego życia, w którym rozmawiam z autorytetami publicznymi o tym, co czytają i jak stali się ludźmi godnymi podziwu, i cieszę się, że we wrześniu odwiedzi nas profesor Marcin Matczak, czyli tata maty. To będzie rozmowa z prawdziwie zaangażowanym intelektualistą publicznym. Niewielu takich w Polsce mamy. A Michał Nogaś jest współprowadzącym cykl Wielkie Pytania i spotka się u nas z Marianem Pilotem, żeby porozmawiać o tym, ile jest chłopa w Polaku. Zapraszamy Was na cały miesiąc wspaniałych wydarzeń. Bądźcie z nami osobiście, tu na miejscu z przyjaciółmi, psami i sąsiadami, albo oglądajcie wszystko online, no bo bardzo na Was czekamy i stęskniliśmy się po tym niezbyt słonecznym lecie. No chodźcie, pomachamy wszystkim. Chodź, Ania. Bartek, wyjdź już zza tego regału pełnego książek. Czekamy. Zapraszamy. Do zobaczenia i koniecznie subskrybujcie nasz newsletter, bo jest ekstra.